W środę w południe rozpocznie się 22. sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad kilka uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydują, jak będą wyglądały okolice ulic Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach, terenu u zbiegu ulic Generała Władysława Sikorskiego i Grunwaldzkiej oraz obszar ograniczony ulicami Generała Kazimierza Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Generała Zygmunta Podchorskiego. Radni pochylą się również nad przyszłymi inwestycjami suwalskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. W wieloletnim planie PEWiK-u są zarówno modernizacje, jak i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Tym razem po dwumiesięcznej przerwie na sali obrad przewidziano obecność dziennikarzy. Dlatego w nadchodzący piątek szerzej przedstawimy kilka istotnych spraw podejmowanych przez Radę na majowej sesji. Szczególnie interesująca może wydawać się uchwała mająca zarysować program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk.